Przypominamy, że w Warszawie tutaj nie ma wcale żadnych ludzi prawosławnych. Muszę Państwu tylko taką ciekawostkę powiedzieć, że ten taki kikut, ten dach, co sterczy, taki kopulasty, to jest jakby pozostałość po cerkwi. Ale co to jest, to bardzo ciekawa historia. I można posłuchać, co powie warszawianista. Nie warszawiak, bo warszawianka to nic nie wie. Warszawianka to żebrze, grosze. Mówiłam, że te dwa filmy Fellini nakręcił, które były wyświetlane w Galerii Opera, a tutaj w Warszawie, gdy jesteśmy na Mazowszu, na Liceum w Teatrze Wielkim, te Biblie leżały pod tym cokołem, na bruku wyrzucają Biblię, wyrzucają w Galerii Opera, gdzie pokazano ministranta, który żebrze z wdziękiem na tace, tańcząc, a biskupi brawo biją. A biskupi jako przedstawiciele całości pospólstwa żebraczego. Tu jakiś autokar zakotwiczył. Co to jest?